Od 5 do 7 października w Ostródzie odbywały się Dni Pomocy, których głównym celem była zbiórka pieniędzy na rzecz dzieci poparzonych w lutowym pożarze na ulicy Gizewiusza. W wyniku pożaru ucierpiała Daria Czaplińska i Alan Janulis. Dzieci potrzebują specjalnych kombinezonów, które przykrywają poparzone miejsca ciała. Do pełnego zdrowia jeszcze długa droga. Niestety wciąż potrzebne są pieniądze na ich leczenie i rehabilitację. Przez 3 dni w Ostródzie odbywały się różnego rodzaju akcje. Dni Pomocy podzielone były tematycznie. Ostrudzianie mogli skorzystać z bezpłatnych badań, pograć w piłkę nożną i wziąć udział w koncertach w ostródzkim amfiteatrze. W miejscu wydarzeń wolontariusze sprzedawali specjalne cegiełki. Przez 3 dni udało się zebrać 860 zł, które zostały przekazane na leczenie dwójki ostrudzian.